Lina jest. Do widzenia. No chodźmy, się zgubimy. Są nerwy. Są nerwy, czas goni. Witja. Jedziemy. Bo nie ma czasu. Tak, pakujemy. Szukaj. Szybko. To takie widać niuanse nasze. Ja nie znam drogi. Dobra, damy radę. Tu, a nawet się poprowadzi. No jakby coś. No bez stresu. Bo tam czuję. Dzień dobry. Dobry. Mamy wycieczkę. Romeczku. Cześć. Do celu. Ja myślę. I tak to się zaczyna. No ludzie się złażą z każdej strony. Schodzą. Elegancko. Pan skochamy wyprawy? Ja chyba tak. Po koszulce. Mamy to. Mamy? Mamy to. Mamy. Cześć. Siemanko. Cześć. Ciebie nie znamy. Renata. Ciebie nie znamy. Renata. Cześć. Jesteś nagrana. Cześć. Janek. Już się nagrałeś? Paweł jest. No, oczywiście. Tak. Nówki od razu łapię. Ja ci powiem, że... Mamy tutaj. Cześć wszystkim. Przybyli wszyscy. Niespodziewanie. Niespodziewanie. Ale nikt nic nie mówi, to jest partyzantka tak zrobiła. Gdzie jeszcze tak zapuścimy, żeśmy wyjechali. Na obiad bić, czy co? Bo nie wiem. No ale co, nie masz tutaj... tyle talerzy? Monia nas zaprasza na swoje tereny. Tak, dzisiaj jesteśmy pokażę nam. U Moniki, na jej terenach i dzisiaj nas poprowadza po jej ścieżkach, już tam była nieraz na tym pewno zamku. Na zamku planujemy sobie zabić ognisko. Super. Więc tam chyba nic nie zmieniło, będzie można, nie? Kiełbasy mam. Oczywiście, mamy że mam kiełbasę. Mamy napitki, będzie dobrze. No i podest widokowy chyba też będzie dzisiaj oblegany do nocy. Mamy tyły. Chodź. Rozdziela, Paweł do nas zaraz dojdzie. Aha, tak. Masz plany? To znaczy ja mam taką troszkę 20 km dzisiaj. A. Ale no ciężko by. Król wypowiedzi. Panie Romeczku. Tak jest. Witja, wiesz co? Bo mi gardlełko trochę przyschło. O, i to jest pan od herbaty. Oj. A spróbujesz mojej herbatki? O, wiesz, taka bez... Ma. Jak zwykle pan herbaciarz ma. Tak, i mam dozownik nawet. O. Góry stołowe, ale to nie szczeliny. Co to jest? Nie. Ja mogę powiedzieć, co jest na przeciwko. Ja powiem, że nie wiem. Ja mogę powiedzieć, co jest na przeciwko. Kłócą się. Ale to Bromowski szpica, ten twój, tak. Ruch Prechcicki szpica. Tak, jak go zwał, tak go zwał. A wiecie, że ja przez lata nie wiedziałam, co to jest, a widziałam go z Głuszycy z balkonu. Myślałam, że to takie drzewo. Pokaż, widzimy Ruch Prechcicki szpica dzisiaj z innej strony. Monika nam opowie coś o nim. Jeden ze szczytów większych w górach suchych. A gdzie jest pani Górka? No to tyle miałam do powiedzenia. Ja nie będę dzisiaj przewodnikowi zabierać. A gdzie jest pani Góra w tym momencie? Dwa góry? Tam gdzieś? Tak. Nie ma. Tak powiem. Tu idziemy. No bo na właśnie na nie to rowerzyści. Chyba że chcesz rower. Ale ogon to ma moc. Strasznie. Ja mam dwie ciłały, więc... My sobie dlatego obcinali kiedyś. Nie, podążamy. W formie widokowej. Ruszamy. Pił już. On ma tylko pustę, wiesz, i będzie cały czas. Będzie. I tak nie ma takiej krótkiej. Pił. Państwo, krótko żył. O. Pani jeszcze podskoczy. Parę słów, dzień dobry. Idziemy na Gomulnik Mały. Jak dojdziemy? Tak, dojdziemy. Synchronizacja jest.
Pokaż Tomek w karkonoszach, bo dziewczyny są zadowolone. Tutaj a tu trzeba łopatować, a tu trzeba łopatować. Janek, ten szczyt tam na horyzoncie, to co będzie? Śnieżka! 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 Góra czarowna. No to tam kawałek na lewo, powinien być Wrocław, ale jest zamrożony. Tak debatują, debatują. Idziemy tam, a może tam, a najlepiej abyśmy poszli tam. No. Pokaż Janusza, zobacz, wziął klucze od domu, że nawet jak samochodu nie znajdzie, to idzie do domu z piechty. Dokładnie. A to może klucze od tego domu? O, widzisz. Słyszałeś? Słyszałeś? Rękawiczki ma. Ale co cię tak zimowe skłoniło do tak kontrowersyjnej decyzji, powiedz. No wyszło, wiesz. Przepraszam, ja Monika. Więcej grzechów nie pamiętam. Tam idziemy. Nie, pokaż jeszcze raz. Tam. Idziemy. Klaps. Romeczka, pokazałeś? Zgubił sprzęt. Tak. Czekamy na naszego Spielberga, bo zgubił kamerę. Poszedł jej szukać. Ale cóż tam. Przyjdzie, tego nagramy. Na razie tutaj pokazujemy platformę widokową. Jest Janusz, ma jakieś kanapeczki fajne. Dziewczyny. Bardzo. Można się podelektować, gdzie widoki są piękne, w głębi widać Ślęże, masy Ślęży, bardzo piękny. Wrocław troszeczkę słabiej, ale proszę bardzo. Głuszyca, jak malowana. Super. Cel naszej dalszej wędrówki to jest zamek Rogowiec. Akurat go widać tutaj z tym krzyżem, będzie piękny widoczek. Góry Wałbrzyskie, część suche, rewelacja. A, bo to jest zawsze te rekordy. Nie. Gomulnik mały. Piękne. Można popodziwiać widoczki. O, proszę. Bitka elegancko. Bo on tu pierwszy raz jest. Tak. Proszę bardzo, chłopaki pomachają. Może się przyłączą do naszej grupy. Chcecie oglądać i zrobicie lajka? No, tak? No, dobra. Paweł. Wow! No, można? O, proszę. Nagrałaś to? Tak. Nagrywamy. Przeczytane. Czekaj jeszcze. Z różnych. Z całej Polski, więc wy też możecie się dołączyć. A dzień dzieci. Skąd wy jesteście? Zgorzelec. Zgorzelec, proszę bardzo. To też. Granica. Ty też. To daleko mieliście. Ale ze Zgorzelca też mieliśmy. Też był ze Zgorzelca. Monia, jaskółka. Poczekaj. No, fajnie, że tak, przygotowania do zdjęć. Czekaj. Tak, chodźcie, no to się kapnie. Chodźcie na robka. Śpiewaj. Chodźcie, to wszyscy. No to dawajcie. No chodźcie, dawajcie. Nie, no ale Atka, jak tam? Super. Prawo, w lewo? Postój. Postój. Ola. Pozować? Pozuj. Super. A to druga Ola. Jesteśmy.
Nogi obcięte, tak? Gwarantowane. Palce zasunięte, kamerę. Brzucha wciągaj. Szczowa i gomula. Nie, czyli sen. No i Witek. Saszetkę. Ty tam stój daleko. Co ty sobie tam myślisz? Siedzisz? Co ty jej tam obiecujesz? Co ty... Bo tak bardziej tam platforma... Tylko nie za Witeko. Za to nie lubię. Nie zmierzyły się Witeko, nie zmierzyły. Mamy ruiny zamku. I jesteśmy na? Jesteśmy na, proszę obrócić się. Jest tabliczka Rogowiec, 80 metrów na poziomie morza. Była forteca, zamek, ale po wojnach hutyckich niestety wygląda tak, jak wygląda. A może, ale ludzie może i dobrze. Zachodzą tutaj. Ludzie tutaj zachodzą, jest trochę widoczków, nawet całość nie ten, nie zarosła, więc bardzo przyjemnie. No teraz niestety wszędzie ludzi jest pełno. Jedynie na takich szlakach bardzo, bardzo nieatrakcyjnych to jest Ohendi. Ale i my dzisiaj stworzyliśmy niezły tłok. Tak. I jest trochę nowych osób. Dorzuciliśmy się do tego tłoku. Zaraz sobie zrobimy jakiś ogień, jakąś kiełbaskę, też będzie fajnie. Hej! Hej! A nie było łatwo, żeby to rozwalić. Myślę, gdzie? Wszędzie na koło są ścieżki poprzecinane. I tam jest jaskinia. O! Tak, tak. Chcieliśmy dzisiaj powitać w grupie naszą nową koleżankę. Wstań, kobieto, pokaż się tutaj do kobieto! Proszę bardzo. Dostajesz od nas odznakę, naszą grupową. I niestety musisz z nami teraz chodzić, wiesz o tym, nie? Czuję się zaszczycona. Pokaż się tu do kamery, proszę bardzo, odznaka. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich. Dziękuję. Przyjemnie było. Do zobaczenia na kolejnych szlakach. Proszę, do zobaczenia. Do zobaczenia. No ja nie wiem. Zbieramy się, zbieramy, ale pani Jadko, no. Ale proszę nie przeklinać. Staniemy, zrobimy zdjęcie ładne. Jesteśmy na zamku Rogowiec, pojedzeni, popici, zadowoleni. Zobacz tu na Lilkę, patrz, jeszcze dojada coś tam. I sama sobie dojada. Sama daje gruszkę. A bo ona jest fit, wiesz? Bo co? Fit jest. Kiełbasy nie je, tylko gruszka. Jadłam. Po spodnie ma tylko fit. Śmiali się przecież, że miałam zakręconą. Ach, zapomniałam. No. A to ta była to zakręcona. Ta. Zazdrościli ci. Teraz już wiadomo. No a kiedy? Jak my takie nieumalowane. Parę metrów. Niektórzy tak osłabli, że trzeba ich wciągnąć, zobacz. Nie mają popalać. I teraz góreczki. A Romek nic. Ale Romek ma cel. Ja mam cel. Zdobyliśmy. Dało radę. Jestem wielki.
Ty, pod ten kieliszek. Pod ten kieliszek, to jest, Paweł. Widzisz, Paweł miał kieliszek z jeleniem. Jesteśmy na Jelańcu. Byłeś tutaj? No i same jelenie przybył. A ty no. Takie poroże ładne, powiem ci. A wodopój opróżniony. Byłem, bo... Natura tego. Szeroko... Podejście z prawej strony, to jest na powadzi góry. Zdarłem zimą. No. No i wracamy do punktu A. Andrzejówka, parking, chwila odpoczynku i do domu. A kiedyś piekłem tą babkę, ale dla mnie samego, bo jestem sam, to się nie opłaca, wiesz, kupuję. Ale nie, jakby ktoś nie wierzył, ile się mieści w Toyocie Yaris rzeczy. Poczekaj, nam to. Nie płaczaj. Słuchajcie, ale jeszcze jedna rzecz. Słuchaj. Chcieliśmy cię powitać w naszym klubie. O, kochamy wyprawy. Rączka i nasza odznaka, proszę bardzo, i myślę, że dołączysz do nas i będziesz z nami wędrować. Mnie to spotkało za pierwszym razem, mówię ci. Naprawdę, dziękuję. To, ale on do tej pory stawia ciasto i kawę, także... A egzamin był lekki. No, egzamin był. Był lekki, ale leciutki. Ale zdał. Tak, zdał, Janusz, super, jest teraz. Powiększa się nasze grono, nie? Nie, no po prostu Janusz nie jest zebeściak. No. Do zobaczenia. Na jesteś szlaku. Fajną osobą, więc miło by było, mówię, gdybyś Janek, był z nami. Janek, do zobaczenia. Słuchajcie, dziękujemy Januszowi za taki poczęstunek. Bardzo. Bo naprawdę jest godny. Dziękujemy pokazać, naszym uczestnikom, że chcieli z nami pójść. Nie zawsze tak jest, ale. Nie zawsze tak jest. Zawsze tak jest, jak Janusz. No. No. Przeszliśmy trochę, pospacerowaliśmy trochę. Pokaż, chodź tu, człowieku lasu, pokaż się. Chodź do mnie. Muniek już był. Muniek, ale Muniek jest półtora gościa, ja go bardzo lubię, wiesz? Zobacz, można? Można z Wrocławia przyjechać do nas. Z reklamówką z Biedronki. Z Wrocławia? Tak. Do zobaczenia, na szlaku. Oczywiście łapki i te sprawy, suby. No, a tam, wiesz, sami wiecie. Takie coś. Wow. To mało. Uważaj, bo te filiżanki są drogie. Aż mi się ręce trzęsą. Masz moją córkę. Łap się na stolik i patrz. Pipi. Lepszej ambrozy nie czułam. Ja ci powiem, że Janusz jest debeściak. Ale mam jeszcze lawandę zasypywane. Wszystkie dziewczyny uszczęśliwia. A zwykłą parzochę. Też ma, wszystko ma. Wszystko ma. Jasiu, to kto pójdzie na filmie? Nie do podrobienia. To przyszła grupa, będzie chciałbyś z kija, będziesz z kija. I będziesz z kija, o ja pierdolę.